Choć motocykle raczej kojarzą się z szybką jazdą, mają, jak się okazuje, sporo wspólnego z otwartym sercem. W Cieszynie odbył się charytatywny zlot motocyklowy na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zlot zorganizowany został przez motocyklistów i motocyklistki Śląska Cieszyńskiego. Dziś to jest czwarty zlot i obchodzimy przy okazji 5-lecie powstania grupy SCI. Oficjalnie jest od 13 zlot na rynku. O godzinie 14.30 paradą wyruszamy do Kończyc Wielkich, do klubu sportowego Błyskawica, gdzie będzie przywitanie wszystkich uczestników, będzie prelekcja policji, będzie pokaz pierwszej pomocy. Później będzie licytacja fantów przekazanych i dochód z licytacji i też loterii fantowej, która tam jest, będzie dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych koło w Cieszynie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Będzie tam też grill, kawa, ciasto, koncert kapeli Weterani Roka Cieszyńskiego gdzieś koło godziny 18.30. Stowarzyszenie składa się z 23 członków i to jest większość jest dziewczyn i chłopaków też mamy. Z dziewczynami pierwszy kalendarz, jaki zrobiliśmy, to był przełom roku 2020-2021 i że akcja się udała, uznałyśmy, że zakładamy stowarzyszenie charytatywne i będziemy po prostu w trakcie imprez takich jak rozpoczęcie zlotu czy zakończenie sezonu przeprowadzać zbiórki i przekazujemy danej osobie. Zebrałyśmy pieniądze już też na rehabilitację policjanta z Ustronia, Piotra Glęca. Zbierałyśmy dla Mariusza Szajtera, ratownika medycznego, tu z Cieszyna, też na opłacenie rehabilitacji i zakup leków, a teraz zbieramy dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Statystyki nie są zbyt sprzyjające motocyklistom. Tak, niestety. Właśnie odnośnie troszeczkę tego bezpieczeństwa też jakby kilka słów. Znaczy w trakcie właśnie zlotów zawsze, co roku chcemy, żeby był pokaz tej pierwszej pomocy pod kątem wypadków motocyklowych, jak po prostu reagować. Mi się to przydało, bo koleżanka miała wypadek i wiedziałam, jak po prostu mam reagować w tym momencie. Przy okazji też prelekcje policji, żeby po prostu uświadamiała tych motocyklistów, co mogą robić, a czego nie mogą. Pamiętam, jak zaczęliśmy organizować, zawsze było 200, 300 do 400 motorów. W rozpoczęcie po prostu była pobita frekwencja. Jeszcze nigdy tyle motorów na rynku nie było. Dzisiaj też się spodziewamy, że może być dużo, bo jest pogoda. Chciałabym podziękować pani staroście cieszyńskiemu, Janinie Żagań, za objęcie naszego zlotu honorowym patronatem, sponsorom, za przekazanie fantów na loterię, Autoland z Pawłowic, Karton Pak i Ford IKES z Wiecka Białej, sklep motocyklowy. Chciałabym podziękować klubu sportowemu Błyskawica za udostępnienie miejscówki na zorganizowanie tej imprezy tam. Bo tu nie tylko są motocykliści ze Śląska Cieszyńskiego, ale również zaprzyjaźnieni. Tak, zaprzyjaźnieni z różnych grup, bielscy motocykliści, motożywiec, Czechowicki Klub Motocyklowy i jeszcze z dalszych regionów tu są. Więc pierwsze założenie SCI miało być tylko Śląsk Cieszyński, ale no niestety w tej grupie już są spoza Śląska Cieszyńskiego, rozrosła nam się grupa. Grupa SCI składa się z 5, może 7 grup, które wcześniej istniały. Stelaków, Cesaroków, Moto Brothers, Moto Cieszyn, był Moto Skoczów, Moto Ustroń i te grupy wszystkie się połączyły w jedną. Następną imprezę, jaką planujemy, to jest zakończenie sezonu motocyklowego w pierwszą sobotę października. Też tradycyjnie, jeśli Cieszyń się zgodzi, chcemy to na rynku i znowu przyjechać do klubu motocyklowego, klubu sportowego. Kiedy by to miało miejsce? Pierwsza sobota października. To jest chyba 6 albo 7 października. Z kamerą uczestników zlotu odwiedził Mariusz Jaszczurowski.